Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka właśnie refleksja na temat konsekwencji kalwińskich herezji. Bo konsekwencje tych herezji są takie opłakane, a mianowicie człowiek w konsekwencji herezji kalwińskiej może Bogu postawić zarzut. Wiemy ze Starego Testamentu, z Pisma Świętego, iż nikt Bogu nie może żadnego zarzutu postawić. Kalwinizm, tak. Powrócimy sobie na chwilę, rozpatrzymy sobie naszą wczorajszą krysię idącą na zabieg aborcji. No, nikt tutaj oczywiście nie umie odpowiedzieć, jak to jest, nie? Ale pojawiają się zarzuty, że to jest kłamstwo. Nie. Jeżeli czytaliśmy, że Bóg determinuje wolę człowieka, że Bóg właśnie, a człowiek według kalwinizmu, zresztą nie tylko, tam nie ma wolnej woli, no to kto jest powodem tego, że Krysia idzie do kliniki aborcyjnej, skoro piszecie i uczycie, że Bóg jest, że Bóg determinuje wszystko, tak? Więc jeżeli Krysia idzie na kliniki aborcyjne, jest zdeterminowana przez Boga, po czym umiera i Bóg wskazuje ją na potępienie, to Krysia w takiej sytuacji będzie Bogu mogła postawić zarzut. Panie, no ale przecież ja idąc do kliniki aborcyjnej zrobiłam to, do czegoś mnie zdeterminował, więc dlaczego mnie potępiasz za to, że zrobiłam coś, do czegoś mnie zdeterminowało? Boga postawi pod ścianą takim pytaniem, bo to podważa sprawiedliwość jego wyroku. Tak? O, to jest nieprawda, nie rozumiemy kalwinizmu, zapłatą za grzech jest śmierć, tak? A więc Bóg nie determinuje tutaj Krysi, która idzie na aborcję, ale za to nie oddał za niej życia, tak? Nie wybrał jej do zbawienia, tak? Czyli Krysia, tak, która nawet jak tutaj będą mówić, że nie, Bóg nie determinuje do aborcji, tak, ale Bóg nie zbawił wszystkich. I Krysia, która nawet jeżeli nie jest w sensie dosłownym zdeterminowana przez Boga, idzie do kliniki aborcyjnej, ale Bóg za nią nie umarł i nie dał jej łaski zbawienia, po czym po aborcji Krysia umrze, stanie przed Bogiem i Bóg ją pośle do piekła, to Krysia mu powie: Panie Boże, a dlaczegoś za mnie nie umarł? Dlaczego nie wyzwoliłeś mnie spod władzy grzechu? Zostawiłeś mnie na potępienie. To co, potępiasz mnie? Dlaczego? Bo zostawiłeś mnie na potępienie? Przecież ja sama nie mogłam się wyzwolić z grzechu. To genia, która popełniła 3 aborcje, jest zbawiona, tak? Boś ją tam na siłę wybrał, wbrew jej woli, tak? A mnie nie dajesz szansy? I znów Krysia, aborterka, postawiłaby Boga pod ścianą. No bo jak? Faktycznie Bóg zostawił Krysię na potępienie. Bóg nie wyzwolił jej spod panowania grzechu, bo wyzwolił co piątego, nie? Nie dał Krysi łaski zbawienia, więc co jest podstawą do tego, żeby ją potępić? No grzech, bo się dopuściło grzechu, a zapłatą za grzech jest śmierć. Tak, tylko że Bóg odmówił Krysi łaski, tej łaski, którą dał genii, która siedzi w niebie po 3 aborcjach. O, a przecież genia nie mogła się nawrócić, bo nie ma wolnej woli, tak? Więc Bóg ją po prostu zabił, nie? Jak to zamordował, jak to pastor Lewandowski mówi, nie? Wbrew jej woli wybrał, daje jej nowe życie i koniec. No po prostu umarł za nią, nie? Ale za Krysię nie. A więc jakby nie patrzeć,
zawsze według tych wymocin kalwińskich potępiony na piekło będzie mógł Bogu postawić zarzut, a to jest absurd. Kalwinizm otwiera drogę właśnie, albo inaczej, daje możliwość postawienia Bogu zarzutu niesprawiedliwość, że determinuje człowieka i potępia człowieka za to, że zrobił coś, do czego Bóg go zdeterminował, albo potępia człowieka za to, że zostawił człowieka na potępienie, że odmówił mu łaski zbawienia, czyli nie potraktował go na równi z tymi, którym Bóg dał łaskę zbawienia, za których Bóg umarł, tak? Bo za Krysia Borterkę nie umarł, nie? Dlatego idzie do piekła, ale idzie do piekła właśnie. Dlatego, że dopuściła się aborcji w rzymskokatolickiej nauce, tak, ale w kalwińskiej przyczyną jej pójścia do piekła nie jest sam fakt, że dopuściła się aborcji. W katolicyzmie tak jest, ale nie według kalwinizmu, bo kalwinizm, skoro odmawia Krysi zbawczej łaski, to przyczyną jej pójścia do piekła nie jest sam grzech aborcji, tylko fakt, że Chrystus nie objął jej zbawczym dziełem swojej śmierci. Zostawił ją na potępienie. To Boże zostawienie Krysi na potępienie jest powodem tego, że idzie do piekła, a nie sam fakt tego, że ona dopuściła się aborcji. Dostrzegacie tutaj tą obrzydliwość kalwińską? Bo jak się ma Krysia katoliczka, która idzie do piekła? Krysia katoliczka idąca do piekła po aborcji jest osobą zbawioną, tak samo jak każda inna osoba, tak? Jest osobą mającą łaskę uświęcającą, zbawczą łaskę uświęcającą, tak? Została objęta krwią Chrystusa, ale ma wolną wolę. Wiedząc, że Bóg mówi nie zabijaj, wiedząc, że Bóg nienawidzi aborcji i mając po prawicy swojej łaskę Bożą, odrzuca ją i odwraca się ku grzechowi. Dlatego jak Krysia aborterka, katoliczka stanie przed Bogiem, nie będzie Bóg mogła postawić zarzutu zdeterminowałeś mnie, bo ma wolną wolę. Krysia katoliczka, która pójdzie do piekła po aborcji, nie będzie mogła stanąć przed Bogiem: no tak, no dopuściłem się aborcji, ale tyś mnie zostawił na pastwę grzechu. Nie oddałeś za mnie życia. Nie będzie mu mogła tego zarzucić, bo Bóg jej pokaże bogactwo i hojność miłosierdzia, jakie Krysi okazał. Ale pokaże jej też jej opór. To, że Krysia, decydując się na aborcję i na odrzuciła właśnie tą łaskę, która ku zbawieniu, która się ukazała wszystkim ludziom, odrzuciła zbawienie, którym została objęta i zwróciła się ku grzechowi. Więc o ile Krysia kalwinistka według kalwińskich doktryn mogłaby postawić Bogu zarzuty, co jest absurdem, to Krysia aborterka idąca do piekła katoliczka nie będzie miała możliwości postawienia Bogu zarzutów i wyrok Boży po katolicku jest sprawiedliwy. Według uczynków. Tak? I katolik
czy idący do piekła, tak? I odbiera słuszną zapłatę za to, co zrobił. Co on zrobił. Nie odbiera zapłaty za to, co zrobił pod przymusem Boga. Nie odbiera zapłaty za grzech, na który Bóg go skazał, bo go zostawił na pastwę grzechu, nie obejmując go zbawczym dziełem. Bo w kalwinizmie, jakby nie patrzeć, czy to człowiek dopełnia aborcji pod zdeterminowany przez Boga, czy zostawiony na pastwę grzechu przez Boga, zawsze w kalwinizmie u podstaw potępienia będzie Bóg, nie człowiek. Nawet nie jego grzech. O, kto się dopuszcza grzechu, zapłatą za grzech jest śmierć, tak. Tylko kalwinizm zostawia 3/4 rodzaju ludzkiego w grzech. A więc Bóg zostawia 3/4 rodzaju ludzkiego w grzechu, stąd fundamentem albo fundamentalnym powodem, pierwszorzędnym powodem potępienia człowieka według doktryny kalwińskiej jest Bóg, który z góry zostawił ich na potępienie, wydał ich na pastwę grzechu, nie objął zbawczym dziełem. Albo zdeterminował, tak, Krysia, za fraki, iż do kliniki aborcyjnej zarżnąć dziecko, a później ja cię za to poślę do piekła. No to jest właśnie kalwiński potwór. Tak? Tylko katolicka, najczystsza, najpiękniejsza i najprawdziwsza, najbardziej zbawcza nauka daje tutaj piękną, logiczną odpowiedź. Piękno i szlachetność Boga, który szanuje wolność człowieka, bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. I tym nasza wola właśnie świadczy o tym naszym podobieństwie do Boga, o tym naszym byciu obrazem Boga. Wolna wola, możliwość wyboru. Owszem, Bóg nie uzdalnia do wyboru dobra, łaska uprzedzająca, tak? Ale i tak ostatecznie ja wybieram Boga. Z pomocą Bożą. Tak. Nie sam z siebie, z pomocą Bożą, ale to ja wybieram Boga. I niepozbawiony pomocy Bożej sprzeciwiam mu się, bo Bóg nie zostawia człowieka. Nawet jak człowiek idzie w grzech, Bóg prześladuje go, że tak powiem, swoim miłosierdziem. I na różne sposoby, 33 rozdział Księgi Hioba, chce Bóg nawrócić człowieka, uratować go od śmierci. Pozwala mu grzeszyć, tak, z tej strony, ale z drugiej strony stara się do niego przemawiać na różne sposoby. I taki człowiek, jak pójdzie do piekła, w świetle 33 rozdziału Księgi Hioba Bóg mu pokaże, słuchaj, widzisz tu, ile razy do ciebie przemawiałem? Widzisz, ile razy chciałem się ratować od śmierci, od zejścia do grobu, a tyś mi powiedział nie? No widzę. No to wszystko chyba jest jasne. Nie? Możesz być w moim królestwie? Nie mogę być. No to sam wiesz, gdzie masz iść. Precz, z dala ode mnie, do piekła. Po katolicku nie można stawiać Bogu zarzutów. Po kalwińsku tak. Po katolicku sprawiedliwie się idzie do piekła. Po kalwińsku nie. Bo po katolicku u podstaw mojego potępienia jest mój wybór sprzeciwiający się Bogu. U kalwinistów pójściem, u podstaw pójścia do piekła jest Bóg. Więc takiego macie cielca. Nawróćcie się do prawdziwego Boga. Pozdrawiam.